Siema. Improwizowanie. Długo myślałem nad tym, jak rozkminić, jak nauczyć, jak wytłumaczyć, jak powiedzieć, jak przekazać wiedzę na temat improwizacji. Bo to jest tak, z jednej strony tak, znamy akordy zarąbiście, znamy skalę super, o, ćwiczymy. Ale teraz jak improwizować, jak tworzyć coś, prawda? Bo to mamy tak, no nie wiem, a ja to chyba już kojarzę. Zróbmy sobie takie ćwiczenie. Weźmy akord z tych serii tych otwartych akordów, nazywanych inaczej open, czyli open to takie, że używane są też puste struny. Weź sobie akord D. Pierwsza struna na drugim, druga na trzecim, trzecia też na drugim. Dobra, mamy trzy dźwięki akordu, w tym wypadku D-dur. Mamy D, pryma, tercja fis i kwinta A. Kwinta A. I teraz sobie spróbujmy rozkminić coś takiego. Bardzo ciekawie brzmi, jeżeli zagram jeszcze na strunie najcieńszej, na drugim, trzecim, piątym progu. No tutaj można by powiedzieć, a skąd się te dźwięki wzięły, a czemu tak, a czemu srak, prawda? To można dużo się zastanawiać. Przede wszystkim mamy tutaj trzy wyjściowe akordy, trzy wyjściowe dźwięki, przepraszam. Jest D, Fis i A. Dodałem tutaj dźwięk na najcieńszy, na piątym progu, też jest A. Mamy oktawę, dwa dźwięki A. Dodałem tutaj na trzecim, najcieńsza struna, czyli pierwsza struna na trzecim progu, to jest dźwięk G. To jest akurat kwarta od dźwięku tego wyjściowego. Czyli to na przykład jak najbardziej skala D-dur by pasowała. Ale myślę nawet sobie, żeby nawet już nie zastanawiamy się nad tym, jaka to skala jest, czy to dur, mol, nie wiadomo co. Brzmi dość wesoło, czyli to już na ucho słyszymy, że to jest wesoła skala durowa. Tylko chodzi mi teraz o co? Mając te pięć dźwięków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mając te pięć dźwięków, możemy sobie zacząć już coś tworzyć, coś, no można powiedzieć tak, ale zaraz mam całą gitarę, mam cały gryf i sobie mogę napierniczać wszędzie. No dobra, niby tak, ale z drugiej strony to też jest bardzo duże ograniczenie, ponieważ a gdzie te dźwięki, zaraz, mamy dźwięki A, D, Fis, gdzie ja go tutaj znajdę? To jest tak, jakby rzucić kogoś na głęboką wodę. Nie umie pływać, rzucamy go na głęboką wodę i teraz płyń, zapierniczaj do brzegu na przykład, nie? Więc mamy tutaj te pięć dźwięków, a bo jeszcze jest G. Te pięć dźwięków według tego schematu. Dwa na drugim progu, trzecia na drugim, druga na trzecim, pierwsza, dwa, trzy, pięć. I teraz spróbujmy sobie poćwiczyć. Kumasz te pięć dźwięków, no nie? I ja pokażę, o co mi chodzi. O właśnie improwizowanie, czyli w pewnej kolejności tworzenie melodii, tworzenie jakichś takich fraz. Co to jest fraza? Fraza to jest jakby krótki taki fragment muzyczny. Coś takiego, czyli mamy jakby taką myśl muzyczną, krótką melodię, nie musi to jakby być zasuwanie przez 5 minut zegarkiem w ręku, kurde, on jeszcze jedzie, ja pierniczę, ale zasuwa, prawda? Tylko to jest krótka taka jakaś fraza, jakaś taka myśl, niekoniecznie zaczynająca się od dźwięku tonicznego, czyli dźwięku głównego, czyli dźwięku takiego po angielsku też root note, czyli mamy tonację D, więc zaczynamy od dźwięku D. Nie, tu chodzi po prostu, mamy te 5 dźwięków, zacznij sobie dowolnie. Thank you.
nagrać na mnie ten dźwięk, co trzeba. Zresztą już na ucho jest. A dobra, to już coś jest, jakiś, gdzie coś dodanego jest. Popróbuj sobie przez chwilę, zapauzuj sobie film, naciśnij spację i popróbuj sobie właśnie jakichś takich fraz, albo ja będę mówił, napiję się zresztą, to sobie popróbuj w tym czasie, ja sobie napiję się Energola. Dobre, bo gazowane. I teraz idąc tym tokiem myślenia, kto to widzi? Idąc tym tokiem myślenia, moglibyśmy zacząć tą myśl, całe to myślenie, tworzenie tych fraz rozszerzyć. Moglibyśmy rozszerzyć, już swoją drogą znając skalę, moglibyśmy to rozszerzyć. Aha, czyli skoro mam więcej dźwięków, to mogę sobie zacząć to... Bo to, jak ja tutaj grałem, to troszeczkę tak się zaczyna w pewnym momencie... Ktoś może powiedzieć, a już mi się kończy tutaj wena, bo już mam te 5 dźwięków, więc właściwie już nic więcej nie osiągnę. No nie, właśnie tutaj chodzi o to, żeby ciśnij sobie w tym. To zacząć rozmaicać na różne sposoby, chociażby właśnie tym, że mamy więcej dźwięków. Na klasycznej trochę gorzej wychodzą te artykulacyjne techniki, ale jakieś bendingi, vibrato, nawet jakiś tapping to już może jest już zbyt pochopny, znaczy zbyt tak już za bardzo będziemy świrować, na dwóch dźwiękach będę sobie tapping robić, no nie? Ale już takie bardziej, takie właśnie slajdy, takie rzeczy już fajnie brzmią na elektrycznej. O, co pan, nie mieliśmy tutaj tego dźwięku. Więc tutaj tak można sobie zacząć coś więcej rozkminiać, coś więcej myśleć. Na razie skup się właśnie na tym, żeby użyć tych 5 dźwięków i potworzyć różne wersje melodyczne, różne wersje po prostu tych jakby fraz, bo to nie musi być jakaś długa myśl, że sobie tam... Nie, po prostu może być króciutka, nawet takie... takim zapauzowaniu, to mówię, myślę, że to kolejna myśl, prawda? Nie, że cały czas gram jednym ciągiem. O. Nawet może być jeden dźwięk, tylko to już troszeczkę improwizowanie. Zamyśliłem się nad światem. Oczywiście to też... Jak najbardziej to też jest wskazane, to jakieś może mieć miejsce, swoje miejsce w improwizacji, aczkolwiek pojedyncze dźwięki nie za bardzo na dłuższą metę by się spisywały, chyba że dodamy jakiś delay do niego, reverb, to się ciągnie, jakieś takie syntezatorowe dźwięki. Jakiś coś tam. Poćwicz sobie to. Myślę, że to wszystko jasne. Kilka sobie, 5 różnych takich jakby myśli muzycznych na podstawie tych 5 dźwięków. 1, 2, 3, 4, 5. Do zobaczenia. Tymczasem Borem Lasem.